Witam wszystkich na moim kanale, jak zawsze. Oczywiście zaczynam z tego samego miejsca. Jak widzicie, nie będę stał przy oknie, bo zaraz mi ktoś żarnie. Jak widzicie, jestem na małym serwerze, jest tylko ile? 8, 6 osób tutaj. To by mam dalej pełną. Jak widzicie, troszeczkę mam. No, jest barely damage, także potrzebuję nową torbę. Ale reszta wszystko dobrze wygląda. Chyba słyszałem Zombiego. Wiesz co? Wyjmę sobie karabin. Widzę. Na razie nie. Ale już widzę, że ktoś na mnie czeka tam. Kompletnie zapomniałem, w jakim jestem mieście. No, ale to nie jest za bardzo big deal. Teraz szukam tylko i wyłącznie paru rzeczy. Pierwsza rzecz, szukam lepszego karabinu, lepszego plecaka oczywiście. Widzę, że tam jest stacja, to jest policyjna. Także tam na pewno będzie coś, powinno być zresztą. Chyba nie wiem, czy tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś może czatować na mnie, wiesz? Bo jestem w takim przypadku, w miejscu. No i wiesz, mam takie coś. Jeszcze drzwi są zamknięte, także bardzo nie wiem, czy kogoś nie ma, czy nie ma, czy jest ktoś, czy kogoś nie ma. Wchodzę tam, zobaczę, co się dzieje. Jeszcze wlecę na samą górę najpierw. To jest taki jeden pokój tutaj, który naprawdę można jakąś broń tutaj dostać, na tych półkach zawsze coś tam leży. No a tym razem... O, zobaczcie to jest. To na pewno mi się przyda, bo to by było dobre do tego... Chyba do tego holstera, jak się nie mylę. To zaraz wiesz co zrobimy. Te wyrzucę naboje. Te wezmę. Tamte mi naprawdę tyle niepotrzebnych jest, także... Co tu mamy? Kwasu nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. Broni tu żadnej nie ma za bardzo, no ale... Co tu leży na górze? Sardynki. Zobacz teraz, sam widzisz, że są sardynki. Nie są za bardzo dobre. Nie potrzebuję ich. Mam dużo jedzenia przy sobie. Śrubokręt leży. Czy ja potrzebuję do śrubokręt? Jaki jest mój? Mój jest pristine. Jaki jest ten? Pristine też. Wiesz, zmienię sobie na wszelki wypadek. Chociaż mam teraz ten... Chociaż mam go, to jest najważniejsze. Poczekaj, co tutaj mam. Nic nie jest. Zawsze uważaj tu na górze, bo jeżeli jakiś snajper będzie, to zaraz dowali cię, nie? Co tu mamy? Puszkę. Nie będę o tą puszkę się bił. Tu prawdopodobnie nikogo nie spotkam w tym serwerze, wiesz? To jest... Co tu mamy tam? No tak, crossbow. Ale ja tam za bardzo nie używam tej crossbow, także jej nie biorę. Zlecimy na dół do takiego więzienia, tutaj co ma jak ktoś zrobił. Puszka dalej stoi. Peaches. Wiesz, peaches są dobre, ale teraz zobaczmy jeszcze szybko, co ja mam. Wszystko jest pristine, chyba, jak się nie mylę. Wiesz co, zamienię sobie te sardynki na te peaches. Wiem, że to... Nie dotykam tych peaches, one są damaged. Picie jakieś leży. Kij, nie potrzebuję go. Co tu jest? Do tego. Do gana. Magazynek. Nie biorę, nie mam miejsca, proszę. Wolę mieć więcej jedzenia niż... Zobacz go. Zastrzelę go, wiesz dlaczego? Bo jak nie zastrzelę go, to po prostu... On za mną poleci, ja już widzę. Tu jaki kamień, jeszcze tylko ja domu nie widziałem, wiesz? Idę na górę, ktoś mnie teraz zastrzeli, ale ktoś na pewno słyszał, jeżeli ktoś jest w mieście, na 100% usłyszał mój pistolet. Bo to jest pistolet, który jest bardzo głośny. To Magnum, co mam.
Także gdziekolwiek ta osoba jest tutaj w mieście, na pewno mnie usłyszy. No ale wiesz, ja teraz sobie tylko wyjdę na górę, zobaczę co tam się dzieje, zobaczę jakie to jest duże miasto. No już teraz widzę, że to jest całkiem wielkie. Nie wiem, czy to jest nowe miasto, czy to jest stare. Nie mam za bardzo pojęcia, wiesz? Mamy też szpital. Zobacz. Zombie już leci. Na pewno zombie, bo one tak dziwnie lecą. Czy to zombie? Widzisz, gdzie on jest? Na pewno to jest zombie, tak. O cholera. Gracz jest tam, gracz jest. Dwóch graczy jest. Ale jaja. Jest dwóch graczy. Oni czatują na mnie, na pewno. Ale to są normalne jaja. Wiesz, to jest taki mały serwer. I akurat tutaj się uwalili. Siedzę tam w środku, co ci powiem. Siedzą w tej wieży. Na 100% są w wieży. Wchodzi na górę, na trzecie piętro. No nawet nie chce mi się wiedzieć, że... Poczekaj, są tam, widzę ich. Manewrują coś tam w środku. Na pewno są w tej wieżyczce. Na 100%, czyli wszystko mi zabierają. Widzę, że są na samej górze, na 100%. Jeszcze nie wybiegli. No widzisz, nigdy nic nie wiadomo. Niech te, wiesz co, na razie się ukrywam tak, bo jak będę schodził na dół, chyba że oni się wylogowali, ale nie wierzę. Lornetkę potrzebuję. Tu mnie na pewno nie widzą. Nie wylogowali się, widzę jego na górze. Nie wiem, czy mogę. Jest tego Mozina do ręki.
Nie wiem. Siedzi na samej górze, widzę go. Na trzecim piętrze, ale... Nie jestem za bardzo pewien, co się dzieje. Na pewno są na górze. Zwłaszcza ten, o, widzę go znów. Ten z czerwoną torbą siedzi na samej górze. Schodzi na dół już. Na pewno jeden schodzi na sam dół. Wiesz co to jest? Jak jeden schodzi, to drugi też zaraz zejdzie. O, już wychodzi. Jeden wyszedł. Tyłem idzie, cholera w moją stronę. Obydwu idą w moją stronę. Nie wiem, co zrobić. Strzeliłem do niego. Cholera, krew mu leci, widzę. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale...
krwawi. Poleciał, schował się, no co ci powiem. Obydwoje polecieli w tamtą stronę, także... Chyba, że będą się... chowali tak za budynkami. Jego na pewno strzelił, bo widziałem, że... krwawił na pewno. No nawet nie chce mi się wierzyć, w takim miasteczku i mnie niestety złapał. No, no złapał. Nie to, że mnie złapał, ale wiesz, o co chodzi. Wychodzisz stamtąd, widzisz? Prawie w głównym rogu, z jednego domu na drugi przechodzi. No to na razie czekamy, tylko... że dwóch znalazłem, to mi się naprawdę już teraz w głowie kręci. Wiem, że jednego walnęłem. Nie wiem, czemu oni za mną nie latają. Pewnie myślą, że... Zaraz patrzymy się w górny ten prawy róg. Raz na czas trzeba tak zobaczyć, co się dzieje z tymi ludźmi. Czy oni naprawdę są... Będę widział. O, dolatuje, zobacz, znów leci. Poleciał pomiędzy tym budynkiem. Po górnym prawym, z prawej stronie, nie czerwony, tylko ten brązowy budynek jest za tym brązowym budynkiem. Jeden z nich, ten drugi, ten, którego trzasnąłem, tu nie widzę, to nie wiem, gdzie on jest. O, poczekaj, ten tam leci. W tym budynku jest teraz. Na 100% jestem. Drugi jest tutaj. Z powrotem wpierniczy się do środka. Czyli jeden jest z powrotem w baraku. Chował się za tym, widziałem go. Na pewno jest w środku tutaj, bo wiem, że coś tam... Jednego zgubiłem niestety. Zobacz, jest tutaj.
Stary, nie wchodź po tym kominie, bo cię zastrzelę. Na 100% on jest tutaj gdzieś, w pobliżu. Nie chcę na razie schodzić, bo to mnie zastrzeli, co ci powiem, taka jest prawda. Ale te buty są takie głośne, wiesz? Za każdym razem jak się poruszam. Musi być dalej w środku, bo zombie zbiegają tam, zobacz. Widzisz tu na dole? No musi być w środku, no to ci powiem, taka jest prawda. Jak miał taką spluwę długą. Wiesz, zombie też mogą biegać, bo mnie czują, tylko że jestem tak wysoko. Nie widzę, żeby ktoś wylatywał z tego budynku, także on chyba w tym budynku czatuje, wiesz? Mój karabinek jest pełny. Czekanie. Jest trochę tego czekania, no niestety. Pierwsza moja sytuacja, gdzie tak właściwie. Nie wiem kto jest, nie wiem kto to. No cokolwiek zrobisz człowieku, tylko nie wchodź po tym kominie. Jeszcze tam w środku jest? Mikołaj! Jakieś takie było pytanie online. Jak ktoś znajdzie tego Mikołaja w tym kominie, powiedzie w tym kominie to jest, to dostanie coś tam, nie wiem, jakiś kredyt na Steamie. Dawno temu oczywiście, ja już znalazłem to ostatnio jak tu byłem, ale czy on się wylogował? Czy po prostu czeka na tego drugiego?
I będę zrobił combat log. No nie combat log, ale log. To co, schodzimy? Wiem, że już jesteście pewnie tak myślicie, no co ty tak się chowasz? Kurczę. Wiesz co, dwóch przeciwko jednego. Ja nie mam za bardzo dobrych pistoletów też, także nie mam. Mam Mozina, a tylko mam jedne czy dwa naboje. Także nie chcę się. Czy wylogował się ten dupek? Wszystko na pewno zapieprzyli. Schodzimy? Schodzimy. Jak mi zastrzelam, to mi zastrzelam. W tej chwili nic nie mogę zrobić, jeżeli... Na pewno się wylogował, tak mi się wydaje, wiesz? Wszedł do środka i się wylogował. Kurczybek. Pełny mój magnum. Wiesz co, sobie zjemy coś. Witaminki. Ach, nie jestem za bardzo ze mnie dobry strzelec. No ale wiesz co, wezmę sobie tego magnum. Są jakieś tam naboje w nim. Gdzie jest ten logowacz? Zabrał, wszystko się wylogowało, jak zawsze. No i mnie zabił, zobacz. To na pewno nie on, ale jakiś drugi. No i wszystko zgubiłem. Ale jaja. No co zrobić? Hey buddy. Hey buddy. Hey, I haven't been to Berzino for a while, so just let me know how that is, okay? Enjoy the black screen. Słyszeliście, ale gnojek.
No dobra, to kończymy ten epizod tym. Umarłem po 30 minutach. No i co zrobić? Tak to jest. No wiesz, nie. Anyways, do następnego.